Kuba Ciunajtis jest z nami po tych dwóch sparingach, a dokładnie tym sobotnim zremisowanym 2-2 z treflem. Witam Cię, Kuba, serdecznie. No to na początek, rozegraliśmy wczoraj 4 sety, dzisiaj 4 sety. Jak samopoczucie po tych 8 setach dobrego grania? No i powrocie do sparingu. Myślę, że na pewno na duży plus, mimo braku większości z naszych zawodników. Tak naprawdę mieliśmy chyba nas, jak dobrze pamiętam, 7. W 7 występowaliśmy jeszcze z juniorami. Myślę, że na duży plus. Zagraliśmy to, co trenowaliśmy, tak naprawdę podszlifowaliśmy, a wszystko to, co trener Marcin nam kazał i teraz jak Javier przyjechał, uważam, że wynik i gra nasza była na plus. Aczkolwiek dzisiaj, czyli w sobotę, ta gra była zdecydowanie lepsza. Zgadzasz się ze mną? Tak, zdecydowanie się zgadzam. Poczuliśmy troszeczkę tej hali. No, ciężko się to grało. Na pierwsze mecze i sety były dosyć dziwne. Trzeba było rozpoznać halę. Teraz w tym drugim meczu graliśmy dużo lepiej, mimo że nasi środkowi, którzy całe ostatnie miesiące trenowali we dwóch, byli bardzo zmęczeni. Mimo tego zmęczenia udało nam się wygrać te 2 sety i zakończyć to w miarę sensownym wynikiem. No i teraz kolejne sparingi już czwartek, piątek, ale dwaj przyjmujący będą z nami, więc będzie coraz większa ekipa, można powiedzieć, treningów. Tak, już wracamy powoli do tego systemu, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Wracają podstawowi zawodnicy, będziemy trenowali może jeszcze nie w komplecie, ale już na pewno dużo lepiej jakościowo niż poprzednio. Także myślę, że te turnieje będą dużo lepiej wyglądały.